Mimo, że Racibusz w XIX wieku był zamieszkany głównie przez Niemców, to powstał tu ważny ośrodek kultury polskiej. Tworzyły go m.in. Towarzystwo Polsko-Górnośląskie i Dom Polski Strzecha. W Raciborzu wychodziły także polskie czasopisma, jak nowiny raciborskie. Polscy mieszkańcy brali także udział we wszystkich trzech powstaniach śląskich. Niekorzystne dla Polski proporcje etniczne potwierdziły się podczas plebiscytu z 1921 roku. Tylko nieco ponad 9% uprawnionych Bożan oddało głos za przyłączeniem miasta do Polski. Granica między Polską a Niemcami została wytyczona kilka kilometrów na wschód od miasta. Nadal działały tu jednak i rozwijały się tu polskie i stowarzyszenia społeczne i gospodarcze. Przy kiosku obok placu po dawnej synagodze proszę skręcić w lewo i przejść przez jezdnię ulicy Szewskiej. Po przejściu po swojej lewej stronie będą mieli państwo bloki mieszkalne ze sklepami na parterze, a po prawej, po drugiej stronie ulicy tyłu kościoła farnego. Proszę iść dalej, prosto mijając kościół. Po prawej stronie zacznie się potem park, po lewej, plac z parkingiem. 31 marca 1945 roku po ciężkich walkach racibusz został zdobyty przez wojska radzieckie. Miasto legło w gruzach. Blisko 80% budynków zostało zniszczonych, zarówno wskutek walk, jak i podpaleń dokonanych przez żołnierzy radzieckich. Po przejściu frontu w mieście pozostało zaledwie 3000 mieszkańców. Liczba ta jednak stale się powiększała wskutek napływu ludności ze wschodu, powrotu bożan, którzy uciekli przed zbliżającym się frontem oraz osiedlania się mieszkańców okolicznych wsi i miasteczek. Niemieccy mieszkańcy zostali po 1945 roku w większości wysiedleni do zachodnich Niemiec. Wiele spalonych i zniszczonych zabytkowych kamienic zostało po wojnie rozebranych, a cegła z rozbiórki została wywieziona na odbudowę Warszawy. Na ich miejscu zbudowano socjalistyczne bloki lub pozostawiono luki w zabudowie. W pierwszym dziesięcioleciu po wojnie miasto zostało odbudowane. Uruchomiono stare zakłady przemysłowe i budowano nowe. W latach pięćdziesiątych powstała raciborska fabryka kotłów Rafako. W 1997 roku miasto nawiedziła największa od stuleci powódź, która zalała ponad połowę miasta. Stan alarmowy został przekroczony o 4,5 metra. Straty były ogromne. Pominięciu bloków po lewej stronie otworzył się przed państwem duży plac. Proszę iść prosto chodnikiem, aż po lewej stronie na placu widoczny będzie pomnik. Proszę do niego podejść i się na chwilę zatrzymać.